Już piąty raz mamy do czynienia z rzutem poziomym. Pamiętasz? Poziomo w tym ruchu. Odbywa się ruch jednostajny z prędkością V0. Zatem piszemy to. W kierunku pionowym odbywa się swobodny spadek. Piszemy to. Te dwa równania pozwolą nam znaleźć, o ile od centrum tarczy pocisk trafił w nią. Chodzi o znalezienie Y, a zatem nie znamy T. No to weźmiemy je z równania pierwszego. Będzie to Y dzielone przez V0. Wstawimy i otrzymamy takie równanie. Przypomina ono coś Wam? Przecież to jest równanie toru ciała rzuconego poziomo, które wyprowadziliśmy rozwiązując zadanie 319.